Często w komentarzach pod swoimi materiałami zauważam, że wielu z Was z ogromną chęcią chciałoby zagrać w Gothica 3, stworzonego całkowicie od nowa. Ach, ta nieszczęsna trzecia odsłona okazała się gwoździem do trumny serii oraz ogromnym rozczarowaniem dla fanów dwóch poprzednich odsłon. Zapewne doskonale zdajecie sobie sprawę, dlaczego powieść kończąca przygodę Bezimiennego jest tak słabo napisana oraz niezbyt grywalna. W wielu swoich materiałach przedstawiam różne wady Gothica 3 oraz sposoby, jak można by ową część naprawić w taki sposób, aby była ona idealnym zakończeniem gotickiej przygody. Zacznijmy zatem od początku. W lutym 2003 roku Michael Hogg poinformował świat, że właśnie powstaje dodatek do Gothica 2 oraz Gothic 3. Zapewnił również, że nad kontynuacją przygód Bezimiennego pracuje obecnie zaledwie kilka osób, gdyż reszta skupiła się nad dodatkiem do drugiej części, który to miał mieć premierę za kilka miesięcy. Dopiero po światowej premierze Nocy Kruka, piranie w pełni zajęły się Gothiciem 3. Nowa odsłona serii miała pozamiatać w sferze gier RPG, to też twórcy postanowili, że świat gry powinien być w pełni otwarty. Co oznaczało, że po wczytaniu zapisu nie powinniśmy widzieć żadnego ekranu wczytywania. Początkowo jednak Piranie chciał wykorzystać silnik, który niezbyt się do tego nadawał. Mowa oczywiście o Jamebro, z którego korzystały takie gry jak Oblivion, Fallout 3, Fallout New Vegas oraz Morrowind. Jednak okazało się, że silnik nie daje rady wygenerować w pełni otwartego świata. To też Piranie postanowiły, że zabiorą się za własny silnik do gry. Zengine Engine, którego wykorzystano do stworzenia pierwszego oraz drugiego Gothica, zwyczajnie się nie nadawał do wcielenia w życie wizji twórców. Dlatego rozpoczęto pracę nad Geonome Engine, wykorzystywanym przez Piranie aż po dziś dzień, ale o tym za chwilę. W 2004 roku twórcy poinformowali, że prace nad kontynuacją Gothica 2 idą pełnią parą oraz zaprezentowali trzy grafiki koncepcyjne. W 2005 roku światło dzienne ujrzał pierwszy gameplay oraz zwiastuny, które jednak dość mocno odbiegały od tego, co mogliśmy dostać w dniu premiery. Choć wydawało się wówczas, że premierze nic nie zaszkodzi, to studio Piranha Bytes oraz wydawca Joud zaczynali się między sobą niezbyt dogadywać. Oczywiście daruję sobie przedstawienie Wam całej tej zawiłej sytuacji i od razu przejdę do tego, co interesuje Was najbardziej. Mianowicie, czy Gothic 3 mimo wszystko mógł odnieść sukces? No cóż, przeglądając artbook do Gothica 3, możemy zauważyć, że Piranie miały wiele świetnych pomysłów, których jednak nie były w stanie zrealizować. Zarówno przeszkadzał źle zarządzany czas pracy, jak i zbyt skomplikowana wizja świata. Ale to, o czym nie możemy zapominać, no to fakt, że tak małe studio jednocześnie tworzyło silnik graficzny wraz z grą, przez co twórcy odpowiedzialni za sprawy kreatywne nie mogli od razu zaimplementować swoich pomysłów do gry, gdyż niestabilny silnik zwyczajnie na to nie pozwalał. Dopiero po ukończeniu silnika Geonome można było zabrać się w pełni za tworzenie gry. Niestety, silnik okazał się niezbyt dobry, przez co zaimplementowanie niektórych pomysłów zwyczajnie nie dało się zrealizować. Tak oto w bardzo krótkim czasie trzeba było grę ukończyć, a efekt ten widzimy dziś, gdy uruchomimy Gothica 3 bez żadnych patchy. Gwoździem do trumny niesławnej trzeciej odsłony okazał się silnik, przez co Piranie nie mogły w pełni oddać się pracy kreatywnej. A teraz wyobraźmy sobie, że zamiast swojego silnika twórcy wykorzystaliby już istniejący. Oczywiście, taka decyzja wiązałaby się z przekreśleniem pomysłu ze stworzeniem gry bez ekranu wczytywania, a finalnie doprowadziłoby do tego, że Gothic 3 mógłby wyglądać, a w zasadzie po zaimplementowaniu niektórych pomysłów, mógłby być całkowicie inną grą. Załóżmy, że zamiast iść w zaparte, twórcy postanowiliby wykorzystać już istniejący silnik. Wiązałoby się to oczywiście z nieco innym podejściem do tworzenia gry, przez co ogromny, nieograniczony świat trzeciego Gothica musiałby być mniejszy oraz podzielony na trzy biomy, które podobnie jak w poprzednich odsłonach wymagały wczytania. Jak już wspominałem, Myrdana, Nordmar oraz Varant nie mogłyby być tak rozległymi krainami, dlatego trzeba by je odpowiednio zmniejszyć. Według mnie nie byłoby to nic złego, gdyż Piranie udowodniły, że potrafią tworzyć małe, ale sprawiające wrażenie tętniących życiem światy. Jak dobrze wiemy, Piranie mają straszny problem z tworzeniem uniwersów i zdecydowanie lepiej wychodzą im opowieści na znacznie mniejszą skalę. Pierwszy Gothic nie jest świetny dlatego, że jest na swój sposób mroczny, a dlatego, że kolonia jest bardzo dobrze rozplanowana, a skazańcy zdają się wieść prawdziwe życie. Podobnie w pierwszym Risenie, świat jest dobrze rozplanowany, gdyż Piranie de facto powróciły do korzeni. Dzięki temu, grając w Risena, mamy wrażenie, że jest to duchowy spadkobierca serii Gothic. Dlatego nieco mniejszy obszar względem oryginalnego Gothica 3 z pewnością wyszedłby na korzyść Piranii. Zaprojektowanie świata a la Gothic na pewno nie byłoby problemem, gdyż ogromna ilość twórców pracujących nad poprzednimi odsłonami nadal zasilała szeregi Piranii. Jako że twórcom udało się w bardzo krótkim czasie stworzyć Gothica 2, to na pewno nie mieliby problemów, aby stworzyć w terminie Myrdanę, Varant oraz Nordmar.
Mało tego, jeśli zagramy w Risena, to możemy zauważyć, że twórcom nie brakowało pomysłów. Gdyby taki Risen nazwany by został Gothic, Władcy Tytanów, a w samej grze byłoby znacznie więcej nawiązań do serii o bezimiennym, to gracze zdecydowanie by nie narzekali, gdyż dostaliby grę, która po prostu jest niezłym Gothiciem. Nieraz mam okazję natknąć się na komentarze pod moimi materiałami, w których to piszecie, że pierwszy Risen to dla was właśnie idealny Gothic 3. Gdyby tak zaimplementować do gry wszystkie te pomysły, które w fazie produkcji Gothica 3 musiały zostać odrzucone, to możliwe, że dostalibyśmy niemal idealne ukoronowanie trylogii. Właśnie Risen pierwszy przez wielu uważany jest za ostatnią dobrą grę Piranii. Możliwe dlatego, że w zespole pracowało wielu weteranów studia, to też potrafili przenieść wszystko to, co było dobre w dwóch pierwszych Gothicach, do zupełnie nowego uniwersum. Dlatego uważam, że gdyby Piranie pokusiły się o istniejący silnik graficzny oraz chcąc nie chcąc zrobiliby świat podzielony na trzy biomy, które to musiałyby się wczytywać, jak w poprzednich odsłonach, to z pewnością trzecia część Przygód Bezimiennego odniosłaby niemały sukces. Z jednej strony gra nie powstałaby tak szybko jak Gothic 2, dzięki czemu twórcy mogliby przemyśleć wiele spraw dotyczących samego lore, z innej strony Gothic 3 z pewnością nie zachwycałby nieco gorszą grafiką oraz znacznie mniejszym światem gry. Niemniej, kilkanaście lat później fani Przygód Bezimiennego Xardasa tworzą moda, który udowadnia, że Gothic wcale nie potrzebuje ogromnego świata, bez ekranów czytywania, a potrzebuje w miarę angażującej opowieści, ciekawych bohaterów oraz to, czego potrzebują fani. Czyli rozbudowania całego lore. Kroniki Myrtany idealnie wzbogacają świat Gothica. Możemy być na przykład świadkami wejścia w życie nowego prawa królewskiego dotyczącego zsyłania wszystkich przestępców do Górniczej Doliny. Według mnie Piranie w połowie lat 2000 raczej nie miałyby problemów, aby rozbudować w jakiś sensowny sposób świat Gothica, aby przy okazji zachowywał to, czego nie może zabraknąć, czyli klimatu. Niektórzy pewnie już się zastanawiają, czy Piraniom nie sprawiłby trudności nowy silnik. Nie możemy zapominać, że Piranie opanowały po produkcji pierwszego Gothica bardzo dobrze silnik Zenshin. Dodatkowo kontynuacja Przygód Bezimiennego jest niczym innym jak rozwinięciem pomysłów już istniejących. Wystarczyło nieco wzbogacić świat, aby zachwycić fanów. Dlatego produkcja drugiego Gothica odbyła się bez większych problemów w bardzo krótkim terminie. Osobiście uważam, że Piranie musiałyby nieco poświęcić czasu, aby zapoznać się z nowym silnikiem graficznym. I jednak nie wierzę, żeby nie dali sobie rady z produkcją Gothica 3, gdyż nie możemy zapominać, że takowa trwała aż 3 lata. Zatem z pewnością lepszym wyjściem byłoby wybranie istniejącego silnika, niż staranie się stworzenie takiego, który pociągnąłby wielki, otwarty świat bez ekranów wczytywania. Podsumowując, gdyby Piranie postanowili wybrać inny silnik, to z pewnością nie mieliby większego problemu, aby stworzyć swoją wizję Gothica 3. I jednak zrezygnować by trzeba było z ogromnego, otwartego świata na rzecz trzech biomów. A co wy o tym sądzicie? Czy gdyby Piranie zmieniły silnik, to odniosłyby sukces z Gothiciem 3? Piszcie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! No to witamy na pokładzie!